Witajcie ponownie. W ostatnim materiale przedstawiłem Wam recenzję Redmi Note 7, w którym chwaliłem jego aparat. Ostatnio w internecie znalazłem zmodowaną aplikację Gcam, która podobno jeszcze więcej wyciska z tego aparatu. Dlatego pokażę Wam skąd pobrać, jak zainstalować, a także sprawdzę, czy faktycznie ten Gcam daje radę. Zapraszam. Pierwszym krokiem jest pobranie aplikacji, a link do niej znajdziecie w opisie filmu. Na stronie znajdziemy kilkadziesiąt wersji oprogramowania, nie tylko dla Redmi Note 7. W każdym razie ta najnowsza pochodzi z 7 maja. Po pobraniu apki musimy zezwolić na instalowanie nieznanych aplikacji. Następnie udzielamy poszczególnych zezwoleń i możemy się cieszyć Gcamem na naszym Redmi Note 7. Pominę opis interfejsu, a wspomnę o dwóch ważnych aspektach. Gcam umożliwia nam wykonywanie zdjęć w formacie RAW, a także nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K. Teraz przejdę do sedna, czyli do porównania zdjęć ze stokowej aplikacji do tych z Gcam. Te pierwsze znajdują się po lewej stronie, a te drugie po prawej. Moja pierwsza myśl? Zdjęcia wykonane Gcamem zawierają więcej detali. Oczywiście czasem wiąże się to z pojawieniem ziaren. Różnica w poziomie detali jest naprawdę duża. Z drugiej strony, jeśli nie będziemy maniakalnie przybliżać zdjęć, tak czasem trudno zauważyć większe różnice. W przypadku zdjęć nocnych z reguły Gcam wypada lepiej, zdjęcia są bardziej rozjaśnione, a jednocześnie algorytm odszumiający radzi sobie znakomicie. Na mały minus jest niezachowanie naturalnej kolorystyki. Mam tu na myśli źródło światła, które w rzeczywistości miało ciepłą, a nie zimną barwę. Jeśli chodzi o rozmycie, ciężko stwierdzić, która aplikacja jest lepsza. Przy obiektach o nieregularnym kształcie obie apki potrafią się mylić, choć w tym przypadku zdjęcie stokową aplikacją wyszło lepiej. W przypadku filmów nie zauważyłem znaczącej różnicy, dlatego ich ocenę pozostawię Wam. Natomiast selfie wykonane Gcamem charakteryzują się nieco większą szczegółowością, ale to nocny selfie pokazuje, jak ogromną przewagę ma aplikacja od Google'a. Komentarz jest zbędny. Sprawdźmy, jak jeszcze wypada tryb portretowy i tutaj znów Gcam jest górą. Czas na szybkie podsumowanie. Gcam faktycznie daje spore korzyści, aczkolwiek nie w każdej sytuacji, dlatego zachęcam Was do eksperymentowania i moim zdaniem, jeżeli lubicie i chcecie mieć jak najlepsze zdjęcia, to warto zainteresować się tą aplikacją. Trzymajcie się, hej!